widziałeś co jest? Czy ten pan na środku pasa mnie słyszy, pan kamerzysta? Proszę się odsunąć. Tak, już mieliśmy zwiedzanie plenerów w wykonaniu kaktusa, więc ten pan, który tam stoi na środku pasa, prosimy, żeby się odsunął. Żółta kamizelka nie uchroni was przed niczym. O, tu tak trzeba jechać, ale nie miała z kim dzieciaków zostawić. Jakimkolwiek autem, z motocyklem, no po prostu stanie w tamtym miejscu jest skrajnie nieodpowiedzialne. Bo te auta, które tutaj widzimy, mają niesamowite moce i prędkość, która będzie uzyskiwana przez te samochody, będzie oscylowała w okolicach 150 km na godzinę. No to nie daje po prostu żadnej puszce, żadnemu człowiekowi, który będzie stał. Problemy. Coś metalicznego słychać w zapalaniu i odpalaniu. No i znowu zgasł. Reaguje się. Ojej. Gdyby to był Nissan GTR, to bym powiedział, że przedni wałek zaraz się skończy, ale to jest 350Z. Dziecięcego w swoim aucie, no bo przyszedł się całkowicie nowy sprzęt. Dobra, póki co walczymy z... Tak jak kaktus walczy ze swoim autem, tak my będziemy walczyć z osobami, które stoją w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Tak, jednego polują. Już widzieliśmy, jak kaktus uprawia agrodrift. Tak? Nie wiem, to jest lżej, problemy ma. Patrycjusza, on też czeka, też się niepokoi. Wiem, że to każda sekunda działa na niekorzyść. Nie słyszę kolejny raz kaktusa, ale już się skorzyła, już odpalony jest ten silnik V8 z Corvety. Bo silnik Corvety jest pod maską tego Nissana LS z wielką turbiną, ma 8. Jest sporo problemów trakcyjnych, zamiotało mi na lewo i na prawo. Mocy jest naprawdę bardzo dużo, 10-3, ale widać było, że kaktus musiał odpuścić na 100%, to nie był przejazd. To był przejazd na około 50% możliwości tego auta. Co kawy jest? Na co wskazuje oczywiście prędkość końcowa 222 km na godzinę. Już widzieliśmy większą prędkość tego auta, na to zimowa, ale bez problemu. Mamy dwa razy BMW. No to wiadomo, że tam czasów nie narobić, tak? Zobaczymy Z3 z silnikiem Disney.
nietypowa konstrukcja, fajnie się pompuje ta X6, delikatnie przysiadając, testując swoją procedurę startową. Mimo że to taki spory klas, chciałoby się powiedzieć, że to dobry klas. Adama Frąckowiaka sobie przed całym małym miniaturze opowiadał o swoim motocyklu, o tym, jak wygląda jego konkurencja.
bardzo czysto wygląda ten przejazd. I mamy 9,5. 253 km na godzinę, 9,5 sekundy w wykonaniu Wojtka Muchy. Toyota Supry. Pół sekundy wolniej od Zbyszka Bracha. Ale tutaj też będą grały emocje w półfinałach. Ten zawodnik jest jednym z faworytów. Pierwszy trzech miejsc do podium w klasie drag RWD. Zobaczyłem Przemka Suchackiego, mam nadzieję, w dniu dzisiejszym. Ale na to trzeba będzie jeszcze poczekać, bo póki co mamy S3 na prawym torze, turbo doładowane, silnik Power na prawym torze, ale pierwszej generacji Skoda Leona, teoretycznie zadbanego, ale Thank you.